Keto Wtorek, odcinek 41. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Słuchajcie, ale nam się piękna wiosna po prostu w zimie zrobiła. Właśnie słońce świeci. No ale to nic, to dobrze. Ostatnio, nie wiem dlaczego, ale pani krewetka wzbudza wasze zainteresowanie, więc chciałam was po prostu z nią zapoznać na początek. Tak wygląda pani krewetka. Jak już mówiłam, nie jest zbyt urodziwa. I czasem fajnie się sprawdza jako poduszka do samochodu, do siedzenia. No, ale pani krewetka się już zaprezentowała. Jakby ktoś ją chciał bliżej poznać, to właśnie macie taką okazję. A my lecimy z tematem, bo dzisiaj pogadamy o bardzo ważnej rzeczy odnośnie jedzenia, czyli gęstości odżywczej. W sumie to nieważne, czy na keto, czy nie na keto. Ważne jest, ile jest jedzenia w jedzeniu. I ja to nieraz podkreślam i w sumie tak mówię, gęstość odżywcza, że ma być wartość odżywcza. I wreszcie ktoś mnie zapytał, ale co to tak naprawdę znaczy? No więc właśnie o tym będzie ten odcinek. Zapraszam. Kalorie to nie wszystko. I to nie tylko pod kątem odchudzania, bo jak być może wiecie, to nie tylko od tego, czy mamy redukcję, czy mamy ujemny bilans kaloryczny, zależy nasza redukcja, czyli to, czy schudniemy, ale jest też kwestia hormonalna na przykład. No i tak samo kalorie to nie wszystko, jeśli chodzi o wartość odżywczą i to, co mamy w jedzeniu. Bo jest również gęstość odżywcza, nie kaloryczna, a odżywcza. I ona jest dużo, dużo ważniejsza. O co chodzi? Nasze jedzenie składa się głównie z makroskładników i z mikroskładników. Makro to, jak pewnie wszyscy na keto doskonale wiedzą i mają to obcykane na maksa, białka, tłuszcze, węglowodany. Chociaż niestety w większości diet to są węglowodany, 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 białka, tłuszcze. W sensie jest ich więcej, wiem, jestem przewrażliwiona. Natomiast są też mikroelementy, do których przede wszystkim należą witaminy i składniki mineralne. I właśnie to jest bardzo ważna rzecz, która odnosi się do gęstości żywności. Wbrew pozorom, węglowodany i tłuszcze, i tutaj nie, że wsadzam je do jednego worka, ale jedne i drugie, jeżeli są dostarczane do w naszej diecie w niedoborach, to może sobie je nasz organizm syntetyzować i nie ma wielkiej tragedii. Natomiast pewne aminokwasy, czyli te jakby części białka i właśnie mikroelementy, czyli witaminy i minerały, nie możemy ich syntetyzować, są one niezbędne. Dlatego mówi się, że pewne aminokwasy są egzogenne, czyli właśnie niezbędne i również tak samo niezbędne są witaminy i minerały. Po prostu musimy je dostarczać z diety i jest to bardzo ważne. I to tłumaczy, dlaczego jedząc wafle ryżowe, które nie mają żadnej wartości odżywczej, a często służą nam fantastycznie w dietach redukcyjnych, na przykład nie chudniemy, no bo jak wpieprzamy same wafle ryżowe, to nie mamy wartości odżywczej, to nasz organizm nie jest odżywiony i on ostatnią rzecz, o jakiej będzie myślał, to, żeby chudnąć. On będzie tą tkankę tłuszczową trzymał, bo ty go chcesz po prostu zagłodzić na śmierć, a on się tak łatwo nie chce dać. Dlatego też wafle ryżowe nie są zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem, żeby się odżywić i musimy zadbać o te składniki odżywcze. I to jest paradoks, że jest teraz bardzo dużo osób niedożywionych. I nie mówię tutaj o głodujących dzieciach w krajach trzeciego świata, tylko mówię o osobach, które nawet często mają nadwagę, mają otyłość. I jak popatrzysz na nie, to nie wydaje Ci się, żeby były niedożywione, ale one właśnie są niedożywione i nawet często z tego niedożywienia na poziomie komórkowym wynika to, że my po prostu tyjemy nieproporcjonalnie czasem do tego, ile jemy. Możesz też jeść bardzo dużo syfu, pustych kalorii, które w ogóle Cię nie odżywią i jesteś niedożywiony. I często, bardzo często osoby otyłe są niestety osobami niedożywionymi właśnie jeśli chodzi o te składniki odżywcze. I żeby był jakiś konkretny konkret w tym filmie, to przedstawię Wam skalę, którą ja się bardzo często posługuję, gęstości odżywczej. To nie jest wcale takie proste, bo są różne metody w ogóle badania tego. Czasem się bierze kalorie, czasem się nie bierze kalorii do tego. Natomiast ja uważam, że bardzo dobrą skalę w 2007 roku dr Mayo, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam, napiszę Wam to wszystko pod spodem, stworzył.
I on ma taką skalę z indeksem, co jest najbardziej gęste odżywczo. I teraz uwaga, co jest na pierwszym miejscu? No tak, niestety, ale są tam podroby. I słuchajcie, podroby to jest skala indeks 754, 754. Na drugim miejscu mamy owoce morza 643, czyli całkiem też sporo. Na trzecim miejscu, jeszcze na podium, są tłuste ryby 622, 622. Potem są chude ryby i to już poleciało prawie o połowę, 375. Na piątym miejscu są warzywa 352. Uwaga! Wszystko zwierzęce na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym miejscu, na piątym miejscu są warzywa. One są ważne, natomiast jeśli chodzi o gęstość odżywczą, to mięso jest bardziej gęste odżywczo. Na szóstym miejscu mamy jaja, na siódmym miejscu mamy drób, na ósmym mamy strączki, potem jest czerwone mięso, mleko, owoce, orzechy. I ta skala mi się tutaj kończy na 12. Myślę, że to jest już całkiem wystarczająco, żeby się rozeznać, jakie produkty warto włączać do naszego codziennego jedzenia. I tutaj w tej skali też wzięta jest pod uwagę właśnie biodostępność tych składników, o której już mówiłam w poprzednim filmie trochę, czyli to, na ile to, co my jemy, w ogóle ma szansę się, mamy szansę w naszym organizmie pozyskać te mikroelementy. Więc tutaj gęstość odżywcza, biodostępność i to, ile jest jedzenia w jedzeniu, moim zdaniem jest bardzo ważne, jeżeli chcemy odpowiednio zbilansować swoją dietę. Szczególnie jeśli jesteś na redukcji, bo jak jesteś na redukcji, to jesz mniej kalorii, czyli jesz mniej rzeczy, więc jeszcze bardziej musimy zadbać o to, żeby po prostu ta jakość pożywienia była jeszcze lepsza. Tak samo jak jesteśmy na keto, bo często na keto adaptacji automatycznie ta kaloryka nam spada, no bo obniża się leptyna, podwyższa się leptyna, obniża się grelina, nie odczuwamy tak głodu, więc jemy mniej. Ta sama rzecz się dzieje, jeżeli sobie robimy okno żywieniowe. Też często automatycznie tego kalorii dostarczamy troszkę mniej i przez to musimy naprawdę zadbać o jakość tego pożywienia i o to, żeby po prostu wybierać te produkty, które dadzą nam odpowiednią ilość witamin i składników mineralnych, bo ja uważam, że nic nie zastąpi jedzenia i nie jestem przeciwniczką suplementów. Uważam, że najczęściej one są wręcz niezbędne i są pewne suplementy, o tym też był film. Które po prostu powinniśmy brać. Natomiast jedzenie wafli ryżowych, jedne te wafle, ciągle do nich wracam, ale jedzenie wafli ryżowych i przegryzanie nimi kapsułek z witaminami uważam, że wcale nie jest dobrym rozwiązaniem i nie załatwi sprawy. Więc gęstość odżywcza wyjaśniona, zadbajcie o nią. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!